Maya he, Maya who, Maya on, Maya ha ha. Alo, salut, sunt eu un haiduc și te rog, iubirea mea primește fericirea. Alo, alo, sunt eu Picasso, ți-am dat beat și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar nu mai ei. Chipul tău și dragostea din ei, mi-amintesc pe ochii tăi ei. Vítam vás srdečne, sej srdne Adrian, je ze mnou pán Pavel. Vítam bardzo srdečne, gospodárstvo rovné, Pavel Rapta. Je si ešte s nami kurde Rolling Hollywood. A ja. Jestem no. S vami tutaj, no. Cześć, witajcie. No. Robimy teraz przejazd z miejscowości Przytocko, 3 km na pola kukurydziane. Będziemy próbować, testować, ważyć. Zobaczymy jak to wyjdzie. Może coś innego teraz niż tylko ziemniaki i ziemniaki, bo to chyba już wszystkich znudziło. No. Jak nie sadzenie, to kopanie. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie na żniwach kukurydzianych w gospodarstwie rolnym Paweł Rapta Przytocko. Znajdujemy się na polu 50-hektarowym odmiany Palazzo z firmy Agri. Zaproponował mi tą odmianę mój przyjaciel Janek Gierszewski, który jest przedstawicielem firmy Agri. Sprawdza się u nas ona bardzo dobrze. Ja może ziemniaki już umiem robić, kukurydzę dopiero się uczę, bo jest drugi rok. W tamtym roku mieliśmy wydajność średnią odmiany Palazzo około 14 ton, ale rok był na kukurydzę bardzo dobry. Poza tym, że była susza mocna, jak kukurydza wyrzuciła wiechę, dostaliśmy 33 litry wody. I plony naprawdę były bardzo dobre, nawet chyba rekordowe. W tym roku jest troszeczkę gorzej, bo jak kukurydza właśnie wyrzuciła wiechę, mieliśmy 3 tygodnie suszy i plony są mniejsze, kształtują się, zależy od pól, od 8 ton do 14 ton i też zależy od odmian. Mhm. Tu akurat na tym polu są dwa klasy Lexiony, jest 770 i 680. Są to kombajny wynajmowane, bo sprzętu takiego do kukurydzy nie posiadam, ani kombajnów, ani siewników. Cóż, ładujemy to na przyczepy przeładowcze. Jedna chodzi przyczepa Horsch, jedna chodzi Hawa. Jest przyczepa nasza, ta, którą używam do ziemniaków, Dezuri przeładowcza. Jeżeli się nie wyrabiamy z odwozem, chociaż jest tutaj blisko 3 km, są postawione ciężarówki, przeładowujemy to na ciężarówki, wozimy na plac, ważymy i w tym roku kukurydza, wilgotność kukurydzy jest zaskakująco zróżnicowana i bardzo duża, większa niż w tamtym roku. W tamtym roku kusiliśmy kukurydzę mokre od 27 do maksymalnie 30%. 35% wilgotności. W tym roku kształtuje się to od 33
do 40-42 nawet 2% wilgotności. Dlatego to upakujemy w rękawy. Zaraz pojedziemy tam na plac. Składuję to blisko domu, bo jest tam waga, jest kawałek placu. Ja tu chciałem pokazać, te pole jest dopiero pierwszy raz w dzierżawie, tak? Pierwszy rok? Nie, pole jest to dzierżawione od kolegi, to jest drugi rok. Aha, drugi rok. No jak sami widzicie, na tym polu jest taka mozaika, straszne, są takie place i dodatkowo było na kamerze, na dronie widać miejsca, co żurawie wpierdzieliły kukurydzę, ziarno po prostu. Tak, z żurawiami się robi coraz większy problem. Z roku na rok narastają straty spowodowane żurawiami. Już nawet koledzy moi, brat, który jest w izbach rolniczych, interweniowali wyżej, żeby po prostu coś z tym zrobić, bo koła łowieckie nie odpowiadają za straty wyrządzane przez ptactwo, przez żurawie. Wojewoda też nie bardzo chyli czoła do tych strat, a z roku na rok jest to coraz większy problem, narastający. Przy nalotach nawet spotykamy do 150 żurawi w jednym miejscu. Pilnujemy, jeździmy, straszymy samochodami, wyganiamy, ale jak widać place tutaj akurat na tym polu, bo tu się układa bardzo dobrze współpraca z leśnictwem Polanów. Kolega jest tutaj leśniczym od spraw łowieckich. Bardzo dobrze jest w tym roku, naprawdę super. Maciek, dzięki za upilnowanie. Wielki szacunek, wysiłek wielki i trud, który w to włożyłeś. Jest to ogrodzone siatką leśną, dodatkowo są dwa druty i jest to naprawdę super upilnowane. Ja naprawdę nie widzę tutaj, żeby tu dziki grasowały. Nie. Było nie ma. To tak porządnie upilnowane, że naprawdę wielkie dzięki tu dla kolegi Maćka, który dopilnował, że nawet dzik tutaj przysłowiowego ryja nie włożył. Gruza wygląda jak wygląda. Tutaj jest na tym polu jest mozaika, bo jest od trzeciej klasy do 6 Z. Jak nawet widać, są takie piachy, że nie można podjechać z siewnikiem czy z opryskiwaczem później przy zabiegach, jak pryskamy na chwasny czy z dokarmianem dolistnym, ale mamy warunki czy pola takie, jakie mamy i dlatego postanowiliśmy, że na tych jakby najgorszych, tam gdzie niemożliwe jest posadzenie w ogóle ziemniaków, nawet można sobie zapomnieć o posadzeniu ziemniaków, siejemy kukurydzę. Kukurydzy w tym roku jest około 250 hektarów. O kurde. Sprzedaliśmy tylko 100 ton kukurydzy mokrej, poszło na paszę dla krów. Resztę wszystko pakujemy w worki, w rękawy i po żniwach kukurydzianych zajmiemy się sprzedażą, będziemy czekać po prostu na lepszą cenę. No, jak widzę, kurde, klasy dają radę, chłopaki ledwo co nadążają z odbiorem. Pole, jedno z takich bardziej pagórkowatych, kamera tak nie odzwierciedla jak powinna, ale naprawdę są tu strome góry. Tak, i dlatego tutaj też firmy, które bierzemy na usługi, mam lekcję 770 jest na gąsienicy. Ten mniejszy jest na kole, ale z napędem, bo nie byłoby możliwe podjechać pod te górki, które tutaj są. No, to by była sama glina. To myślę, żeby podjechały, ale są takie miejsca bardzo piaszyste, żywy piach, gdzie po prostu raz grzebnął kołem i by stanął. No tak jak pan mówi. A nakłady na tą kukurydzę są wysokie? Nakłady są dosyć wysokie, są nasiona, zależy od odmian, są drogie, także wydaje mi się, że przy 10 tonach, jakbyśmy się zamknęli średnio z gospodarstwa, nie będzie to zły wynik, ale osobiście dla mnie niezadowalający, bo jak już powiedziałem, w tamtym roku nakręciły mnie wydajności 14-13 ton. Poprzeczka jest wysoka teraz. Poprzeczka jest wysoka, ale jako tam my przez cały czas się uczymy. No tak. Kukurydzy. Ziemniaki już troszeczkę umiemy, a kukurydzę dopiero próbujemy, czy uczymy się robić dobrze. Zobaczymy, spotkamy się za rok, może na zasiewach kukurydzy. Mhm. Pojutrze wejdą mulczery. A mulczery jeszcze? Tak, wejdą mulczery. Bo jest problem z omacnicą, tak? Z omacnicą, jakby to wszyscy robili, mulczowali, to na pewno nasilenie omacnicy
Polsce, czy w ogóle w Europie by było mniejsze. I dlatego idą mulczery, staramy się jak najniżej mulczować tą pozostałości po tej kukurydzy. I 2 tony wapna, talerzówka, na wiosnę gruber, bo chcemy tu robić kukurydzę zupełnie bezworkowo. Tu będzie trzeci rok, aha, na przyszły rok będzie kukurydza po kukurydzy, monokultura. Monokultura, bezorkowo. Mhm. A ten podkład pieczarkowy też wypadaje? Podkład popieczarkowy tutaj był w tamtym roku, dlatego odpuszczamy, przechodzimy, aha, z podkładem na pola, gdzie jeszcze nie było podkładu. Aha, rozumiem. Ja pierdziele, zobaczcie jaka góra tutaj. Jesteśmy na najwyższym, tutaj wzniesienie najwyższe. Tak, to jest najwyższe wzniesienie. Widać całą okolicę, nawet domy w przytosku, bo znajdujemy się w miejscowości Biała. Dobra, jedziemy, pokażemy wam jak odbywa się pakowanie kukurydzy na gospodarstwie rolnym Rapta. I za burta. Luzie i tak go odpycha? Tak. 300 ton w jeden worek. Tak, 300 ton wchodzi w jeden worek, 70-metrowy. Traktor musi chodzić na bardzo wolnych obrotach. Wałek mamy na 200 obrotów. Maszyna ta kopzarenka została zakupiona w tym roku. Załatwił ją kolega Falk. Falk, pozdrawiamy. No i tak, jedziemy, nabijamy. Jak najwięcej żeby weszło. Tak, tutaj jest miarka. Mierzymy. Tutaj jest maksimum rozciągnięcia worka. Aha. Zapobiega to, abyśmy go mocniej nabili, worek może pęknąć. Aha. Pęknąć. I tu mamy kreskę zaznaczoną, przykładamy sobie co jakiś kawałek. Sprawdzamy. No to jest dobrze, za mało, no, mniej dobrze, niż no. Powinno być. Tu akurat chłopaki zapisują każdą przyczepę. Osobna. Wilgotność tu akurat trochę trafiło się z tego poprzeczniaka, co byliśmy, no. Pierwsza przyczepa obkaszał las w koło, no. Żeśmy nagrywali, ta akurat ma 40%, ale myślę, że przy wyciąganiu z worka ona zejdzie w worku gdzieś do 37%, przeważnie 3% worka schodzi z tego względu, że każde ziarko nie ma 40% wilgotności, tylko trafi się 35% niektóre ziarko i to się po prostu wyrówna. Moment, nie? Moment. Tutaj przy tej maszynie jestem bardzo zadowolony, z tej maszyny kopzarenko. Jest to wydajność około 20 ton, 25 ton w 5 minut. Ja pierdzielę. To z rynku. Tutaj Państwo widzą, worków jeszcze nie mamy pozamykanych. 3-4 dni zostawiamy, żeby kukurydza odgazowała, bo jakbyśmy go zamknęli na głucho, jakby się to powiedziało, może dojść do tego, że rozsadzi worek. O kurde. 3-4 dni zostawiamy, kukurydza odgazuje, zamykamy worki, wbijamy specjalne takie wentyle, mhm, którędy wychodzi powietrze i kontrolujemy, wypuszczamy powietrze i nawet może kukurydza leżeć 2-3 lata, nic nie powinno się stać. Tak? Tak. A ona nie ukiśnie w tych workach? Przy tej wilgocie? Ona troszeczkę się przykiśnie, ale nic jej się nie stanie, nie? Mhm.
to jest kukurydza. Zapaszek już jest ładny. No. Ładnie. Ale dobra. Ile metrów ma? 50 metrów? 70 metrów. 70 metrów. No ale całego nie wykorzystujesz, bo tu zostaje ze 3 metry. Tak, bo do końca jeszcze musimy go później podwinąć, związać i... No. Jest to troszeczkę fajnie, bo jakby place utwardzone, wylane betonem, czy położony polbruk. Mamy warunki, jakie mamy i nieraz jest tak właśnie, że pociągnie troszeczkę maszynę, worek odjedzie. No ale właśnie. To nie ma problemu, bo później przy wyciąganiu to nic mi nie przeszkadza. No. Tu mamy już przygotowane słupki dębowe po zakończeniu nabijania rękawów podejrzliwa kukurydzianych. Ogrodzimy to siatką leśną, żeby zabezpieczyć przed dzikami, przed prądem. Ktoś nie zrobił dziury i zwierzę we mnie zrobiła dziury. Wiadomo, trzeba to chodzić, kontrolować, sprawdzać, ale mi się zdaje, że to nie będzie wszystko dobrze. No. Już masz do wyciągania? Tak. A, jest. Tak. Bo to jest w komplecie. Tak, ja kupiłem kurde, maszynę do wyciągania i to za daleko. Nie, bo to rozsuca jakieś. No. To niech nie daje do końca.